Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na konferencję wynikową za pierwszy kwartał 2022 roku spółki Creepy Jar. Dzisiaj po stronie spółki tradycyjnie Grzegorz Piekar, dyrektor finansowy i Krzysztof Kwiatek, prezes zarządu. Zanim Grzegorz omówi szczegółowo wyniki finansowe za pierwszy kwartał, to ja zrobię krótki update z działalności produkcyjnej i wydawniczej spółki w pierwszym kwartale. Na początku platforma PC i ostatnia część z cyklu Spirits of Amazonia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z całego cyklu. Zebraliśmy bardzo dobre recenzje od graczy, od recenzentów. No i przede wszystkim cały cykl i ta teraz trzecia część dały taki boost do sprzedaży Green Hella przez następne miesiące. No i tutaj następna wiadomość, taka wyjątkowa. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Udało się w końcu dowieźć do końca i wydać na konsole starej generacji dodatki Spirits of Amazonia, pierwszą i drugą część. Było to bardzo duże wyzwanie technologiczne ze względu na, no właśnie na starość tych konsol, no ale udało się i teraz już gracze mogą się cieszyć dodatkami, a my czuwamy nad community i wyławiamy co ważniejsze błędy i patrzymy, jaki jest feedback. No i to pozwoliło też nam uruchomić pracę nad Spirits of Amazonia 3 na konsole starej generacji. A jeśli chodzi o Chimerę, no to kontynuujemy pracę i tutaj kilka słów więcej na ten temat powiem już po omówieniu wyników finansowych przez Grześka. Także Grzechu, oddaję Ci głos. Dziękuję. W telegraficznym skrócie, tak od finansowej strony, ten ostatni kwartał. 11 milionów przychodów ze sprzedaży, to jest plus 34% w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku. Także bardzo fajnie to pod tym względem wygląda. Sprzedaliśmy 305 tysięcy kopii brutto Green Hella na tych naszych platformach, do których mamy prawa wydawnicze, czyli PC i konsole Xbox i PS4. Jeżeli chodzi o zyskowność, to również poprawiliśmy się w porównaniu z zeszłym rokiem. Na poziomie EBITDA to było 6,9 miliona w ostatnim kwartale. To jest 28% więcej niż w ubiegłym roku w odpowiednim, analogicznym okresie. Jeżeli chodzi o zysk netto, to mieliśmy 6,5 miliona zysku netto, to jest 30% więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. To się oczywiście dalej bardzo dobrze przekłada na naszą pozycję gotówkową. W kwartale wygenerowaliśmy ponad 10 milionów złotych, także stan środków pieniężnych i aktywów pieniężnych jest blisko 70 milionów złotych. Też intensyfikujemy to, o czym mówimy, prace produkcyjne. Wydaliśmy w tym kwartale 1,4 miliona złotych na produkcję gier. To jest 40% więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o zespół, no to już w tych ostatnim czasie to jest ponad 40 osób i ten stan się utrzymuje na takim poziomie, a nawet minimalnie rośnie. To, co już wspomniałem, 305 tysięcy kopii, jak widać, ten wykres skumulowanej sprzedaży na tych naszych kluczowych platformach bardzo ładnie się wspina. Właśnie w ostatnim kwartale, na koniec stycznia, przekroczyliśmy barierę 3 milionów sprzedanych kopii brutto. Natomiast oczywiście na tym się nie zatrzymujemy, idziemy dalej. To, o czym Krzysztof mówił, kolejne dodatki, mamy nadzieję, będą wydłużały ogon sprzedażowy tego produktu i dalej będziemy mogli się chwalić takimi wzrostami. Jeżeli chodzi o rozbicie na platformy, to 203 tysiące kopii brutto na PC-ta Steama i 102 tysiące kopii brutto, jeżeli chodzi o te dwie nasze platformy główne konsolowe. Jak to się już konkretnie na wyniki przekłada? To, co już mówiliśmy, 11 milionów sprzedaży w pierwszym kwartale i tak, to jest w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost o 2,8 miliona, w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku, czyli bezpośrednio poprzedzającym, również zanotowaliśmy wzrost teraz.
Także też się z tego bardzo cieszymy. To, o czym już ostatnio opowiadaliśmy, dzięki realizacji naszej strategii, czyli wchodzeniu na nowe platformy, nowe rynki, udaje się nam po pierwsze stabilizować te wyniki. Jak widać, że kwartał do kwartału jesteśmy nawet w stanie poprawiać je, ale przynajmniej one są dość stabilne i bardzo dobre przy okazji, stabilne na wysokim poziomie. To oprócz tego też dywersyfikujemy źródła. Tak? To, co też ładnie widać, połowa przychodów wygenerowanych na konsolach, także też już nie jesteśmy tak totalnie uzależnieni od Steama, co chociażby widać właśnie, jak ten układ wyglądał w ubiegłym roku, gdzie 92% w pierwszym kwartale ubiegłego roku było przychodów ze Steama. Także bardzo się z tych wydarzeń cieszymy, udaje nam się te kolejne rzeczy realizować. Mamy nadzieję, że taki obraz będzie nam się udawało osiągać i pokazywać w kolejnych kwartałach. Przychody już omówiłem, jeżeli chodzi o stronę kosztową, bo oczywiście jest ona równie ważna. Koszty działalności operacyjnej wzrosły nam w porównaniu z czwartym kwartałem o 300 tysięcy. Na to składają się dwa elementy. Oczywiście dominujące, jeżeli chodzi o naszą strukturę kosztów, są koszty wynagrodzeń, a w ramach tych kosztów jeszcze koszty związane z programem motywacyjnym. Z tych 4,2 miliona kosztów kwartalnych 1,6 to były niegotówkowe koszty związane z programem motywacyjnym. Do tego jeszcze rezerwa na premię zarządu, bo jak mamy dobre wyniki, to również ona się gdzieś tam pojawia, także to było dodatkowo 400 tysięcy, także ponad połowa wszystkich kosztów, 2,3 miliona, to były koszty związane z wynagrodzeniami. No, drugą znaczącą pozycją były usługi obce. Tutaj też zanotowaliśmy wzrost tych kosztów. No, poniekąd wynika to z tego właśnie ze skali tej produkcji, o której mówiliśmy, tak, że pracujemy na wielu frontach, robimy równolegle wiele rzeczy, więc to się też jakby naturalnie odbija również na poziomie realizowanych przez nas kosztów produkcji. Jeżeli chodzi o zyskowność, to generalnie udało nam się na tych poziomach operacyjnych mniej więcej utrzymać poziomy zyskowności, rentowności na poziomie EBIT-u i EBITDA. One są minimalnie niższe niż w czwartym kwartale, ale to są też te rzeczy, o których wspominałem, czyli większe wydatki produkcyjne między innymi. Rentowność zysku netto nominalnie nam się osłabiła, natomiast tutaj tak naprawdę wynika to z jednorazowych czynników, które były ujęte w czwartym kwartale. Tamta rentowność zysku netto była niestandardowo wysoka w związku z tym, że ujęliśmy tam rozliczenie podatku dochodowego, które de facto, co widać, spowodowało, że podatek był ujemny, tak, ujęty w tym kwartale. Także koniec końców też ta rentowność zysku netto nie odchyla się jakoś negatywnie od tego, co notowaliśmy w ubiegłym roku. Jeżeli chodzi o bilans, to też tu żadnych znaczących zmian nie mamy. Oczywiście wraz ze wzrostem sprzedaży, wzrostem zyskowności, wzrostem ilości posiadanych przez nas środków pieniężnych urosła nam suma bilansowa o 9 milionów złotych w tym kwartale. No, jest to oczywiście też pochodna produkcji, którą realizujemy i tutaj też długoterminowe rozliczenia jako po stronie aktywów znacząco nam urosły. Po stronie aktywów obrotowych przede wszystkim wzrost gotówki o 10 milionów, o czym już wcześniej mówiłem. Po stronie pasywów przede wszystkim kapitał własny, to jest 95% sumy bilansowej na 31 marca. No, zanotowaliśmy też wzrost zobowiązań, natomiast w całej skali sumy bilansowej nie jest to znacząca kwota. Tam zobowiązania handlowe, właśnie też o czym mówiłem, w związku z tą zwiększoną produkcją też tam troszeczkę rzeczy wykazaliśmy na koniec ostatniego kwartału, ale to nie są materialne tak naprawdę kwoty. Jeżeli chodzi o zdolność generowania gotówki, no to tutaj się utrzymujemy na wysokim poziomie, zarówno w tym, jak i w poprzednim kwartale blisko 11 milionów, czy 11 milionów przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W działalności inwestycyjnej w tym kwartale mieliśmy przepływy 600 tysięcy ujemne. To wynika z tego, że też zanotowaliśmy tutaj wpływy inwestycyjne na 200 tysięcy i wydatki na 800, głównie związane z produkcją Chimery. Przepływy z działalności finansowej są pomijalne, także koniec końców złożyło się to na 10,2 miliona przepływów pieniężnych.
I tak jak już mówiłem, blisko 70 milionów złotych w gotówce i w aktywach pieniężnych. To, o czym też już napisaliśmy i pewnie będziemy o tym w kolejnych kwartałach również informowali. W głównej mierze te środki są zainwestowane na ten moment, czy na 31 marca były zainwestowane w lokaty i trzymane w banku. No zakładamy, że w związku z tym wzrostem stóp, który teraz ma miejsce i tym cyklem podwyżek stóp procentowych, pewnie też jakieś tam dodatkowe przychody finansowe będziemy w kolejnych okresach związane z tymi nadwyżkami pieniężnymi wykazywali w naszym rachunku wyników. Kolejna rzecz to jest rekomendacja dotycząca dywidendy. Spółka czy zarząd spółki i rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy po raz pierwszy w historii. To ma być 21,50 zł na jedną akcję, czyli łącznie 14,6 miliona złotych. To jest minimalnie powyżej połowy zysku za zeszły rok. Według tej rekomendacji, która również została pozytywnie zaopiniowana już przez Radę Nadzorczą, dzień dywidendy planowany jest na 21 czerwca i termin wypłaty na 28 czerwca, także chcielibyśmy ten temat jeszcze w tym półroczu zamknąć. No planujemy, że ta decyzja zostanie ostatecznie podjęta przez walne zgromadzenie, które zostało zwołane na 7 czerwca. I tu oddaję głos Krzysztofowi. Tak, przejdźmy do planów produkcyjnych i wydawniczych na najbliższy rok. Zaczniemy od platformy PC. Tutaj chcielibyśmy wydać dwa dodatki, Animal Husbandry i Building Update. Oba dodatki będą rozwijały mechaniki i feature'y, które już istnieją w grze. Odchodzimy w tym roku od dodatków, które angażowałyby nas w rozwój fabuły i zwiększanie jakby samego świata. Jeśli chodzi o stare konsole, to tak jak wspomniałem wcześniej, dopiero co wydaliśmy część pierwszą i drugą, no i rozpoczęły się już analizy technologiczne, jeśli chodzi o Spirits of Amazonia 3 na stare konsole. Myślimy, że zajmie to kilka tygodni, zanim będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Oczywiście chcielibyśmy wyrobić się z tym dodatkiem również w tym roku. Natomiast tutaj gdzieś wszystko zależy od technologii, od tym, jak tym razem sobie Matabu z tymi problemami poradzi. W każdym razie my jesteśmy dobrej myśli. No i kontynuujemy pracę nad Chimerą. Mamy wewnętrzne milestone'y, w trakcie których posuwają się prace nad rozwijaniem mechanik korowych gry, nad poprawkami do mechanik, które już gramy w nie, testujemy. No i pracujemy równolegle nad rozwojem świata gry, wielkości terenu, dlatego że obszar, teren w Chimerze będzie kilkukrotnie większy niż w Grinhellu, także jest to też dosyć skomplikowane zagadnienie. No i chyba tutaj możemy zakończyć tę część prezentacji. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy inwestorów indywidualnych na jutrzejszy czat i sesję Q&A.